jeśli jest bez właściciela. Pierwsza rzecz, nie wolno wam do tego psa podchodzić. Jeżeli piesek do nas sam podejdzie, to musimy zachować spokój. Nie wolno przed takim psem uciekać. Dlaczego? Jak myślicie? Znalazł rąk. Tak jest, słuchajcie, to jest instynkt zwierzęcia. On, jeżeli widzi ruch, będzie po prostu za wami bieg. Może się okazać, że taki piesek będzie się wykazywał pewną agresją i was zaatakuje. Więc pierwsza sprawa, nie panikujemy, nie uciekamy. Zatrzymujemy się w miejscu. I tutaj prosiłbym Bartka do mnie. Chodź Bartku, chodź, nie bój się. Słuchajcie, stój. Należy się zatrzymać, zachować spokój. Jeżeli piesek podbiegnie, to pierwsza sprawa. Nie machamy żadnymi rękami, nie kopiemy psa, nie odganiamy go kijem. Staramy się zachować spokój i najlepiej obserwować zachowanie pieska. Kiedy i po czym poznamy, że piesek jest przyjaźnie nastawiony, bo nie jest agresywny? Jaka jest różnica? Tak, bardzo dobrze. Jeśli macha ogonkiem, ma taki serdeczny wzrok, to znaczy, że jest przyjaźnie nastawiony. Natomiast jeżeli się zatrzyma, będzie szczerzył zęby, będzie miał postawione uszy, to jest dla nas sygnał, że to jest piesek, który może nas zaatakować. Słuchajcie, nigdy nie możemy stanąć do psa tyłem. To jest rzecz podstawowa. Dlaczego? Jak myślicie? Bo może nas ugryźć. Słuchajcie, pies, jeżeli nie będziemy wiedzieli, co robi, może nam skoczyć na plecy albo z przodu. I zobaczcie, taka osoba na pewno będzie przewrócona. No, każdy z naszych piesków waży dwa razy tyle, co Bartek, prawda? Dlatego jeżeli już stoimy, to musimy stanąć do psa bokiem. W lekkim rozkro, ręce wzdłuż ciała i obserwujemy zachowanie psa. Jeśli mamy w ręce worek albo reklamówkę i piesek się zainteresuje tym workiem, złapie go w pysk, nie wolno się z tym workiem szarpać. Puszczamy reklamówkę, piesek się zajmie tym woreczkiem, a my obserwując jego zachowanie, pomalutku się wycofujemy w miejsce bezpieczne. To jest bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, jeżeli jest sytuacja, że pies nas jednak zaatakuje, to musimy chronić najbardziej newralgiczne części ciała, czyli co? Oczy, nos, uszy i tutaj szyję, prawda? I wtedy musimy przybrać taką pozycję żółwia. Dzieciaki pewnie znają, ale powtórzymy. Bardzo proszę, stajemy na baczność i razem rączki przed siebie. Rączki tak. Zaplatamy paluszki, zakładamy z tyłu na uszy. Zamykamy łokcie, pękamy na dwa kolanka i głowa do ziemi. I to jest, słuchajcie, pozycja najbezpieczniejsza, jeśli chodzi o kontakt z psem. Spółka, proszę, zobaczymy, co zrobi. Ona będzie traktowała Bartka jak przedmiot. Nie będzie w ogóle nim zainteresowana. Zobaczcie, Bartek się nie rusza, wszystko jest w porządku. Jeżeli by teraz wykonał jakiś ruch, to pies by na pewno zareagował. Akurat w przypadku naszych psów jest to bezpieczne, natomiast w przypadku psów obcych może być sytuacja niebezpieczna. Ważne jest, aby w takiej pozycji wyczekać do momentu, pies straci zainteresowanie nami i po prostu odejdzie. To jest rzecz bardzo ważna. Dobrze, bardzo wstań. Słuchajcie, równie ważna jest sprawa, jeśli chodzi o pieski w domu. Karmienie, posłanie i umiejętność zachowywania się psa w domu. Bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o dzieci, proponuję, aby to poćwiczyli z dorosłymi. A teraz słuchajcie, takie proste, podstawowe ćwiczenia związane z nauką posłuszeństwa u psa. To, co teraz zrobimy, każdy pies powinien umieć. Każdy, kto ma psa, musi spowodować, aby jego pies był na tyle posłuszny, aby wykonywał proste, podstawowe komendy. Ja będę obserwował i nasz pies o imieniu Rambo spróbujemy, aby zrobił te kilka elementów. Dzisiaj jest bardzo gorąco, jest duże zamieszanie, ale mam nadzieję, że nam się uda. Bardzo Tobie bardzo dziękuję. Proszę za taśmę i zobaczymy, co zrobi Pan Aspirant ze swoim Rambo. To są proste ćwiczenia. Każdy pies powinien chodzić przy lewej nodze swojego właściciela. Zobaczy. Jego interesuje tylko praktycznie noga swojego pana.
Lambo jest psem, który wyjątkowo nie lubi kagańca, to znaczy, że w każdym ćwiczeniu będzie chciał ten kagańiec zdjąć, ale może wytrzyma. Słuchajcie, psy policyjne oprócz tego, że muszą być bardzo zrównoważone psychicznie, to muszą również umieć wykonywać komendy pokazywane. Czasami nie ma możliwości wydania komendy głosem, tylko pokazujemy komendę, tak jak było przed chwilą. Może jeszcze raz przeczytamy ten element. Dostał pozycję leżeć i zostań. I teraz dostanie pozycję siad. Zatrzymał się. Rambo, usiądź, nie rób wstydu. Dobrze. I komenda zostań. To jest bardzo ważna komenda, ponieważ w takiej sytuacji, kiedy pies dostaje komendę zostań, policjant może wykonać inne elementy swojej pracy. Dlatego policjanci, którzy pełnią służbę z psami, pełnią ją tylko w dwójkę. Nie ma dodatkowego patrolu. Kolegą z patrolu jest pies. Zobaczcie, pan policjant w ogóle do niego nie mówi. Pokazuje mu komendy. Komenda zostań, komenda siad. I teraz pan policjant może się odsunąć. No, Rambo jest wyjątkowo zainteresowany swoim kagańcem. I komenda do mnie. I zobaczcie, zawsze do lewej nogi. Słuchajcie, moi drodzy, to są podstawowe ćwiczenia, które każdy pies, który wychodzi na spacer, powinien umieć robić. Ja wiem, że z tym jest różnie i pewnie większość psów tego nie umie, dlatego bardzo duża praca przed wami i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które mają pieski i mają świadomość tego, że to jest żywe zwierzę, które czuje i myśli, trzeba z nim pracować. Bardzo dużo.